Trenerze, od 8 września, od porażki 2-4 w Rzeszowie, pasa 8 meczów bez porażki, bilans 7 wygranych, 1 remis i znakomita pozycja wicelidera. Jest to chyba, wydaje mi się, finalny efekt pracy od okresu przygotowawczego. Na początku wiadomo, że zespół jest inny niż w tamtym roku, stąd tych potknięć było więcej, ale czym dalej w rundę, tym dziewczyny były bardziej zgrane i efekty treningowe przyniosły na boisko i myślę, że to jest stąd te wyniki tak dobre i naprawdę fajna pozycja wyjściowa po tej rundzie. Bo przypomnijmy, początek wcale kolorowy nie był. No tak, pierwsze 4 mecze zanotowaliśmy 2 porażki. Wiedzieliśmy też, że początek rundy będzie bardzo trudny, bo grając w tamtym roku już w tej lidze, no Tarnowia, Rzeszów czy Rybnik to są przeciwnicy, którzy chcieli walczyć o mistrza w tym roku, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że pracując inaczej niż w tamtym roku z dziewczynami, początek będzie dla nas trudny, taki był, natomiast świadomość nasza i przekazanie tego dziewczynom spowodowała u nas spokój, jak i w drużynie, a później to się już przełożyło na boisko i stąd jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Summa summarum, udało się dziewczęta przekonać do nowego ustawienia. Tak, zmieniliśmy to ustawienie, to też ciekawostka, z trenerem Emilem poświęciliśmy sporo czasu przed sezonem i podczas przygotowań, jak chcemy grać, jaką wizję widzimy i po naprawdę kilku dniach burzliwych rozmów uznaliśmy, że mając inne dziewczyny w tym zespole niż w poprzedniej lidze, uznaliśmy, że przejdziemy z systemu 3-5-2 na 4-3-3, postawimy bardziej na ofensywę i skupimy się na tym, na sobie przede wszystkim. I faktycznie cała runda pokazała, że to było trafione w dziesiątkę, choćby wynik tego, że mamy najwięcej bramek strzelonych w tej rundzie z wszystkich zespołów pierwszoligowych w południowej części Polski. A propos celności, wykonane ruchy transferowe okazały się trafne. Tu jesteśmy z tego zadowoleni, bo szukaliśmy również z trenerem Samuelem Janią dziewczyn, które wzmocnią nas pod kątem futsalu i trawy. No i trzeba powiedzieć, że wszystkie dziewczyny, które do nas przyszły, dały nam i jakość, i też możliwości do zmiany systemu. I myślę, że kto chodzi na mecze, kto widział, to rozkręcały się te dziewczyny z meczu na mecz. No i naprawdę ta ofensywa poprzez te zmiany, jak również dojście do obrony Magdy Knysak spowodowało to, że ten zespół grał bardzo fajnie w drugiej części tej rundy. Ze spraw natury bieżącej, co ze stanem zdrowia Klaudii Adamek i Iwony Danhajzik? No tu powiem, że z Klaudią jest dobrze, naprawdę wraca, pracuje na siłowni, pracuje już również z Darkiem Spisakiem na boisku, także myślę, że powrót jej planowany jest na około kwiecień, więc wszystko zgodnie z planem, natomiast u Iwony doszło do parę komplikacji, musi przejść jeszcze jeden zabieg kolana początkiem grudnia, no i ta rehabilitacja na pewno się przedłuży i myślę, że najważniejsze, żeby spokojnie wróciła do zdrowia, a kiedy wróci na boisko, to tego nie wiemy tak naprawdę i jakby to jest mniej w tym momencie ważne. Pomówmy zatem o trochę milszych sprawach. Cieszą powołania do różnorakich kadr takich zawodniczych jak Martyna Cygan, Emilia Walczyk czy Natalia Majewska. Na pewno, bo to jest tak trochę owoc pracy, którą tutaj od kilku dobrych lat prowadzimy, bo to nie jest tylko zasługa, myślę, nas, natomiast wcześniej też trener Tomek ten zespół tworzył i z tych dziewczyn, które są tutaj już długo, również dziewczyny trafiają do reprezentacji, jak choćby w futsalu Kasia Moskała. Natomiast wracając do tych dziewczyn, to tu jeszcze trzeba wspomnieć o Karolinie Czysz, która też również jest etatową reprezentantką U17. Teraz właśnie za tydzień dostała powołania Natalia. W mojej opinii Martyna Cygan za chwilę również będzie w kadrze, mam nadzieję, że wąskiej U17. My na te dziewczyny też stawiamy, chcemy, żeby one grały. Po to są w szkole, po to żeśmy je ściągali z innych klubów, żeby właśnie to one
były tą motorem napędowym tego zespołu. No i powoli tak się dzieje, bo to są dziewczyny, które wchodzą, grają i naprawdę są dodatkiem, mocnym dodatkiem dla tego zespołu. Na ten moment i na kilka najbliższych tygodni, jeśli nie miesięcy, z futbolem rozbrat, ale sporo grono zawodniczek uczestniczy w rozgrywkach Ekstraligi futsalu. Zatem trudno o prawdziwy relaks i regenerację. No, chyba trochę jesteśmy przyzwyczajeni, bo w tamtym roku było bardzo podobnie, natomiast wiemy o tym, że to jest trudny czas dla dziewczyn, one są zmęczone i chcą odpoczynku przede wszystkim, myślę, że psychicznego, takiego mentalnego, więc staramy się dozować te treningi tak, żeby miały przerwę po meczach, choćby tych ostatnich tygodniach, gdzie graliśmy bardzo dużo, bo praktycznie w 2 tygodnie rozegraliśmy bodajże 6 lub 7 meczów, więc dbamy o to, my chcemy, żeby były one wszystkie zdrowe, natomiast no, tak jak Pan stwierdził, odpoczynku nie ma, no ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo to już jest kontynuacja pracy z tamtego roku i myślę, że dziewczyny dadzą radę. A jak z perspektywy szkoleniowca żeńskiego zespołu trener odbiera swój zespół na tle klubu zdominowanego przez facetów, mistrzów Polski w futsalu czy trzecioligowców? Bardzo się cieszę z tego, że dostaliśmy szansę od prezesa, żeby tą żeńską część zespołu rozwijać, bo trzeba tak powiedzieć, że od dwóch, trzech lat bardzo mocno poszło to w stronę rozwoju i dostaliśmy zielone światło i ja osobiście się z tego bardzo cieszę, bo jako trener się realizuję i mam pełne poparcie pana prezesa na transfery czy na to, że coraz więcej dostajemy, choćby gra na głównej płycie. Nasz klub jest, jeśli chodzi o Polskę, to najważniejszym, najbardziej rozwinięty pod kątem futsalu i wiemy, jakie są priorytety, dlatego jak mówię, to co dostaliśmy, to jest bardzo dużo, bardzo wiele, skorzystamy z tego i również swoją pracą i wynikami chcemy pokazać, że swoim postawą dziękujemy, czyli wynikami i pracą. No i również chciałbym tutaj nadmienić jeszcze pomoc z Urzędu Miasta, dlatego że dostajemy dofinansowanie i wiemy, że to też jest dla nas możliwością funkcjonowania naprawdę na dużym, wysokim poziomie, jeśli chodzi o organizację finansową, więc również trzeba podziękować w tym miejscu miastu i mamy nadzieję, że tak będzie w przyszłych latach i tą część żeńską klubu będziemy rozwijać i może za kilka lat, a może w najbliższej przyszłości będziemy dumą jako żeński odłam Bielsko-Białej.